Siemanko, siemanko! Witam w kolejnym odcinku z Farming Center 22. W dzisiejszym odcinku flet na osadzie. Oczywiście niedziela. Ja zaraz po tym odcinku, czyli za dobrą godzinę już na pewno będę nagrywał dla was katastkę farminga, zakończenie Gearcrux. Ogólnie musimy pierw tam żniwa dokończyć, ale to zajdzie godzina. No zajdzie z godziny, pewnie żeby to dokosić. Potem sprzedać za pół godziny. Czyli gdzieś na 23 powinniśmy być już w nowym Gearcruxie. Czyli w farmingu, a nie będę mówił jakim. Ale każdy może się domyślić jaki farming. Skoro jest była 13, 15 i 17 jest, to teraz musi być jeden wyżej numerek. To taka mała podpowiedź. Ale to zanim będzie tamten drugi Gearcrux, to trochę czasu jeszcze minie na kanale. Ale wiadomo, my sobie nagramy to dzisiaj. Dzisiaj sobie nagramy, a na kanale wiadomo zawsze będzie później. Ogólnie plan jest taki, że dzisiaj wałujemy dwa pola. Potem skipuje czas o jeden dzień. Po prostu się prześpię. TMR nie będę mieszał, bo mam pełno. A jeszcze dla pewności sobie zobaczę, bo mam pełno. I potem będę testował ten rozsiewacz kuboty. Znaczy na no, sobie nim nie jeździłem poza odcinkiem, bo zlikwidowałem sobie wapno na łące. Więc myślę, że może to ostatnie koszenie pokażę. Tylko zależy ile pokoszę. No, nie wiem co my pomyślę. Jak tam mećki? No, pewnie całkowita 60 ton. A ja teraz jakoś miałem mieć nową krowę, nie? A to dojrzałość płciowa, nie rozmnażanie. Dobra. To nie, to jeszcze 7 miesięcy, to nie ta seria. Pomyliłem się wtedy. To wtedy serie mnie się pomyliły w takim razie. No i dobra, grzeję na tą pole numer 27. Bym się chętnie tepnął, no, ale nie wolno takich rzeczy robić. Nie na odcinku. No i jedziemy sobie z tym. Tutaj sobie zacząłem wałować, no tak chciałem tylko dokończyć całe te pole, no bo równie dobrze mogłem mieć całe to zwałowane i... I się zastanawiałem, czy to by nie był przypadkiem najlepszy pomysł. Że ja to po prostu całe bym sobie zwałował, bym sobie zaoszczędził 3 minuty odcinka. A jakbym sobie zaoszczędził 3 minuty odcinka, to wiadomo, że... Jakbym zaoszczędził 3 minuty odcinka... No to już bym miał 3 minuty do przodu, tak? Tam bym już miał ponad, no może ze dwa kółka już zrobione bym miał z wałami na tamtym polu, więc to będzie krótki odcinek. Będzie się tylko głównie wałowanie na wóz, no bo nic w sumie ciekawego nie mam do roboty. No bo trawy kosić nie będę, no bo nie urosła. Znaczy no wiem, że za chwilę będzie wrzesień, no ale... Ale na wrześniu też nie mam nic do roboty, tylko na wóz. Chyba w październiku sobie zrobię te ostatnie siano. Ło, panie! Gdzie ta 30 pojechała? A ja tylko chwilę mi nie było przy kompie. Bo musiałem iść pralkę wyłączyć, ale już jestem. I patrzę, że 30 w ogóle gdzieś po sąsiada polach jechała. No ta droga też nie jest prosta. Wiadomo, że jak będzie piesa powiedzieć, no to już w ogóle bym poszedł po polach. No ale gdzie 30 GPS na to? A już mój internet się zaczął, to zaraz 14 się włączyło. A będę se wałował na skos, no bo na prosto to... Nic ciekawego, a... A pojadę sobie na skos, bo zwała mi ciekawie. Wiem, że powinienem w sumie jechać tak jak jest siany, no bo tak się wałuje jak się je, jak jest siany, no ale dobra. Niech już tak będzie. Po prostu chcę zyskać sobie długie przejazdy, tak? Bo jak ten... Bo teraz się zrobi tutaj klin po prawej stronie. W ten klin będę miał zwałowany. Ale raz dookoła sobie przejadę te pole, żeby nie było. Jak będę nawracał, to...
żeby nawracać sobie już na wałowanym. Może nawet i dwa razy fajnie by było przejechać wałem dookoła. To na 6 metrach, to na 6 metrach 30 się wykręcę, tak? No bo na 3 metrach to tak nie bardzo. No ale wałów nie zmieniam, no bo są dobre. Może jak będzie nowy ciągnik. Kiedyś. O, ty, to będzie dobry pomysł. Jak będzie nowy ciągnik, to wtedy wały się kupi większe. Jak jest 5, może 6 metrów. No 6 może nie, ale ten piątkę... Piątkę wały na pewno kupię. No i wtedy te 5-metrowe wały by robotę robiły. No te w sumie trójki też robią roboty, no bo nie mam dużo hektarów. A zasiałem tutaj rzepaku hektar chyba 20? Chyba hektar 20 był, z tego co pamiętam. Aż mogę iść do czwórki i zobaczyć, no ale... No nie chce mi się zbytnio iść. Ale coś było około hektara 20. Mi się nawet zdaje, bo hektar 20 mogło być. Bo tam było 33 ary na tym polu, co przed chwilą siałem. Znaczy siałem, co przed chwilą wałowałem. Bo tam trzeba to malutkie pole, to wiadomo. A tutaj jest dosyć duże pole, bo tu jest... Czyli jak tam było 30, no to jak hektar... No to powinno być wtedy... No to to powinno być wtedy... 90 arów. Coś koło hektarów tutaj jest na tym polu. Nawet nie wiem w sumie ile. No nie liczyłem. No fajnie idzie to wałowanko, podoba mi się. Ja przejadę sobie tutaj ten kawałek drugi raz, bo tak jak będę nawracał, to fajnie to będzie wyglądać. O, w sumie teraz jadę lepszym kątem, bo tekstura się równo robi. A tak to szarpało tę teksturę. No i dobra, poprzecznik tutaj też był na 6 metrów zrobiony. Z tego co widzę. Bo tutaj w ogóle jakieś nawroty z silnikiem. Kto to w ogóle siał? Nie no, wiadomo, że ja to siałem, no bo kto inny mógł to siać, jak to mój safe, tak? No ale wiadomo, no. Pośmieszkować się trochę trzeba z sami. No i zaraz zbiorę Access Cos. Ty, no przecież mogę zobaczyć, ile te pole ma hektarów, bo przecież ja tu siałem dzisiaj na tym obsiany. 88, no. No to mówiłem, że 90. Mówiłem 90, więc się pomyliłem o 2 ary. Czyli to prawie nic. A, ty, bo ta przecinka już była, dobra. No tak jadę, kurde. Nie ma tej przecinka, ja tam zaraz za drzewami skręciłem. Jak pamiętam. Ale to pamiętam jeszcze dobrze. Dobra, drogę sobie przewałuję. Wyciągnę. O, jaki dół tam był. No, mapa zarąbista. No, ale jak widzicie, no nie mogę więcej wrzucać jej. No, bo nie mam kiedy. Teraz jeszcze jak dojdzie ten drugi GR Crux. Teraz jak dojdzie ten drugi GR Crux, to już w ogóle nie będzie czasu, żeby wrzucić. No, bo mam... Czekaj, to ja bym musiał z jakiejś serii zrezygnować. Może wiem, może. Tylko że znowu jak zrobię przerwę wielmoży. To też tak. Nie, to musi ten wyjechać. To musi drugi Baleron wyjechać i tyle. Choć Baleron jeden musi wyjechać i tyle. I myślę, że najlepiej jakby wyjechał piątkowy. Chyba piątkowy, tak, bo wtedy by było tak... Po kolei... Dobra, po kolei wtedy safaringi były w miarę. No, piątkowy Baleron wyjedzie po prostu i będzie... Za piątkowy Baleron będzie GR Crux sezon, można powiedzieć, trzeci. Trzeci? W sumie czwarty. W sumie to czwarty sezon, jakby tak policzyć GR Cruxy, to czwarty sezon już by był. Bo w 13 był pierwszy, znaczy taki... No, w 13 to tam było może 6 odcinków, bo tam nie było za dużo ich. 6, może maksymalnie 7. No co było w 13? Na pewno... Nie wiem, czy więcej było.
Do 10 odcinków było, bo więcej nie było niż 10 odcinków na pewno. Bo tam było, co tam było? Na pewno podwójne żniwa były. Dwa razy żniwa były robione. No to już dwa razy żniwa, no to jest 6 odcinków. A bym się na telefonie zobaczyć, a ja nie mam telefonu, bo się ładuje, więc nie zobaczę i nie powiem wam. Na pewno jakaś kiszonka jedna była robiona. Sianokosy. No to już kiszonka i sianokosy to są dwie. Lignojowica była chyba na jednym całym odcinku. Nie wiem, co by na tyle odcinków z 13 było tej poważnie. Ale tam ich dosyć było też. Trochę tych odcinków jeszcze było. Z 13. No, trochę odcinków 13 było. Nie wiem ile, ale było. Może nawet jej około 15 było. Nie no, nie wiem sobie na tyle. Aż bym chętnie zobaczył ile było, no ale no nie mam telefonu, no. Trochę teraz sobie spoza przysłowiowej kabiny pojeżdżę. I tak wiem, że 30 nie ma kabiny, no bo widać. No, ale wiadomo co chodzi. Fajnie idzie to mało. Znaczy to już mówiłem, że fajnie idzie, bo... No. Ogólnie promocja jest taka, że nic się nie zmieniła. Cały czas jestem Strautman, duży. Do 30 dalej. Nie no, żartuję. Nie potrzebuję. Co to jest takie rozwalone? A to wały są takie rozjechane już. Że tylko 30% swojej skuteczności mają. Znaczy. Czego? 34% mają z zdrowotności, o. Można powiedzieć, że zdrowotności. Nie wiem jak to powiedzieć, nie zapomniałem. Ale jak będę nagrywał zakończenie Elder Scrolls. Oj, nie. Ale to będzie coś pięknego. Tu jeszcze jedną miniaturkę pewnie żniwną bym musiał zrobić. Coś się wymyśli, coś się wymyśli. Dobra, nawracam z tym wałami. Ile mam minut? 14 pole, a ja zacząłem o 20? Tak, no 2 minuty po 20, no bo... Tu mam 12 minut. No, mówię, zrobię tutaj to wałowanie, to będzie akurat 20 parę minut. No bo wałowanie to jest taka robota... Mówię, jakbym zaczął tego pola od razu wałować, to też by to dużo inaczej wyglądało, nie? Już bym miał więcej zwałowane. Już ten trójkąt na pewno bym miał zwałowany tutaj. I wtedy już bym sobie jechał po tamtej długości, więc... Tylko, że to są te 3 metry, tak? Dobra. Postaram się na 6... A nie, tam nie ma 6 metrów, więc sam nie nawrócę, dobra, zapomniałem. Zapomniałem, że to są 3 metry. Ale ogólnie jak będę jechał po tamtej stronie już drugiej, czyli tam, to tam już jest 6 metrów, więc się wyrobię. No tutaj widzicie, że na 6 metrach da się wyrobić. Bo teraz wyjechałem całą szerokością wałów za pole. Więc na 6 metrach nakręcę z 30 w miejscu na spokojnie. O, tu jest 6 metrów, więc tutaj tak wygląda to nawracanie. Ja się normalnie wyrobię. Trzeba trochę bardziej umiejętnie kierownicę kręcić. No myślałem, jakbym było 8 metrów. Nie ma 4-metrowych wałów niestety. No ale jakby te wały trochę szersze były, to myślę, że jakby było 8 metrów to nastygł. To wtedy sobie elegancko mu się wyrabiał, a tak to taki mały Żyd zostanie. Także najlepiej chyba sobie zrobić 3 poprzeczniaki i wtedy na spokojnie sobie nawracać. No teraz to jest kurde więcej kręcenia niż wałowania. Więc pojadę teraz sobie w tą stronę trochę dla odmiany. Żeby się nie zakręciło wam od tego kręcenia. Teraz w tą stronę. Nie no, chodzi o to, żeby jak najszybciej to zwałować i tyle. No to tych, które jest powyginana. Od tych wałów. Teraz w tą stronę. No i teraz w tą stronę.
przejazd w dół i zwałowany. Może przeskakiwać... Nie no, to jedno, przecież jeszcze pół pola zostało mi co, nie pamiętacie? Dobra, zrobię sobie taki... O, tu sobie wiadę. I login na tłoki. Mnie taki kącik... Nawet fajny wyjdzie, no bo na końcu wyjdzie clean. Znowu. No ale to pole to... Te pole, o może. To pole. Jeszcze chyba nie wyniesiemy tutaj. W tym farmingu to pole energetyczne nie ma. W sumie w... W 19 też nie. Tylko w 17 się kiedyś bawiłem, ale to tylko żeby sobie sprawdzić jak to się... jak to się robi. Tylko w 17 sobie raz to pole energetyczne zbierałem się ciekawym. To było raz w życiu, bo musiałem sobie zobaczyć jak to idzie. Czy to jest opłacalne, czy nie? Znaczy, no, oczywiście to nie jest opłacalne, bo wiadomo. Bo wióry nie są drogie, no ale... Ale na pewno szybciej jest tak to poli zebrać wióry niż z... Trzeba przerabiać, tak? Coś teraz wesoł błysy, co? Wiadomo. Myślę, że drzewa daje różne wióry. Różne pojemności wiórów. Znaczy pojemności. Liczbę wiórów więcej. Z jednego drzewa da więcej, z drugiego mniej. Wiadomo, chodzi o wysokość i o rodzaj, no bo wiadomo. Na przykład z takiego dąbu da ci więcej wiórów niż z takiego małego świerka, tak? No ale dobra, to tam jest. Nieważne. Nie no, ale te wały to mega szybko się zużywają. Już tylko 12 na godzinę jada, ty. Bo już jest 24% żywotności tych wałów. A jak zaczynałem odcinek, jechałem 15 na godzinę. Więc już o 3 km zwolniłem. A to w sumie już dużo jest. Jak 3 km zmniejszyło się prędkość, to już dużo. To co, na końcu kurde 10 na godzinę wydechał? Dobra, zobaczymy. No jak będę miał pieniądze, to je naprawię oczywiście, no bo mnie nie stać. Ale nie stać mnie z tego względu, że... No, kupiłem sobie nawóz, tak? Nie oszukujmy się, kupiłem nawóz. Całe 2 tony kupiłem. A wiadomo, że tona w farmingu jest za... Nawozy oczywiście. Za 2000. Więc... To do nawozy jest za 2000. Znaczy, że kupiłem 2 tony, no to musiałem zapłacić 4000, tak? Ale spokojnie, to się tam jakoś odrobi. Oczywiście grzejemy do przodu, no bo trzeba to wałować. A poza tym muszę to zwałować, żeby przeskoczyć dzień, no to... Chcąc, nie chcąc, muszę to wałować. Na waszych oczach. Mógłbym. Na przykład cięcie zrobić, ale potem jak ja to skleję, zanim ja ten film skleję i obrobię, znaczy skleję, zanim ja go skleję i wrzucę na YouTube'a, to kurczę, to już będzie prawie, że, pierwsza w nocy. Zanim on by się mi wyrenderował, to też pewnie jest godzina albo półtorej, no bo wiadomo, to jest głosowy odcinek, który będzie trwał około 30 minut. Więc ponad godzinę na pewno bym sobie to renderował. No to dobra, mamy powiedzmy... Czyli teraz jak skończę o 20.30, chociaż pewnie mi się to nie uda, ale... Powiedzmy przykładowo, 20.30 to bym wrzucił to do 22.00 by mi się to wyrenderowało. I potem to będzie ważyć ze 4 albo 5 giga. No to 4 giga to jest jakieś 3 godziny wrzucania, czyli 23.00, 4.00. No to o 1.00 w nocy by było na YouTube dopiero. Wrzucone. A tak to będzie ważyć około giga film. Około gigabajta będzie tam z 900 mega może waży. No to 900 mega wrzucę to w 45 minut. Coś takiego. Jakieś 45 minut będzie to wrzucone.
A to jest różnica, 45 minut, że to trzeba powiedzmy 3 godziny, tak? I tak w sumie chciałem jak najwięcej tego wałowania wam pokazać, no bo na wóz to będzie rach ciach ciach i będzie po sprawie. Szczególnie tym rozsiewaczem nowym, co mam. On taką robotę robi, że to szok. To zaraz zobaczycie, ja wam zaraz pokażę. Tamto pole to zanim wjadę, to już wyjada sam tego pola. Nie no, a to wałuję sobie w kółko, po to, aby jak najszybciej to już zwałować. Jadę sobie w kółko, żeby jak najszybciej to zwałować, nie? Bo jak ja bym kręcił po tym skosie, to ile ja bym tutaj musiał jeszcze jeździć po tym polu? I 30 tylko sobie z pola zjadę z nią. Znaczy zjadę, no zjadę z... wyjadę z pola, tak? Nie na gospodarstwo, tylko wyjadę z pola. Tak, żeby stała sobie na drodze i tyle. A po odcinku sobie ją ściągnę na gospodarstwo. No i tak sobie myślę. Czy robisz to ostatnie koszenie na tej łące? Niby to ostatnie koszenie będzie na tej łące, bo na wiosnę już będzie tam co innego zasiane. Tylko ciekawe, czy mi się tyle obornika zrobi. Bo ja chciałem to po sianokosach rzucić obornikiem. I zaorać. No ale jeżeli się nie uda, no to trudno, tak? No i dobra. Dziękuję za wałowanie. 22 minuty wałowania. No, myślisz, no mówię, że jakbym zaoszczędził te 3 minuty na tamtym polu i bym zaczął tego pola, to już bym miał, to bym miał 18 minut odcinka, to bym zaczął na wozy i by był krótszy, i by mniej ważył, i by był bardziej interesujący dla was. Bo byłby krótszy, więc jakby był. O, patrz. Ale te wały się szybko zjeżdżają, mówię, bo 14% mam. Jak zaczynałem, to miałem chyba 60 albo 70. Ale chyba 70, nie pamiętam. A jeszcze do silnika szybko zobaczę, ile tu było faktycznie tych hektarów. Tu było 4. Hejtar 20 zasiane, no, no to tak mówiłem, że 1,20. I teraz tak. Nie ustawienie ogólne, tylko chciałem zobaczyć ile jest obornika. To niech się zapisze raz, dwa. Bo tutaj będzie pisać obornik. A nie, to mleko 15 tysięcy. A tak gny o gnojówki przez 30 tysięcy. Obornika 266 zrobimy. Może. Ty! Właśnie. Może gnojowice. Tylko ja beczki nie mam na gnojowice. A to się ogarnę. Ciekawe, czy jestem na plusie, czy na minusie. No, na minusie jestem. Tysiąc 1200 obornika się zrobiło. No, gnojowicy też. Ej! Co się patrzysz na moją 60? Dobra, pokażę wam to spoza kabiny, jak to wygląda nałożenie tym rozsiewaczem. Tak wygląda, że tak wygląda, że nie podłączyłem wałka. Więc genialnie to zrobiłem. Brawo dla Kaspra. Przyjechałem na pole, a wałka i... To tak w sumie widać tą teksturę jakby... Jakbym miał naraz te pole zagarnąć. A może? Może i by się dało. Ale myślę, że chyba nie. Myślę, że nie dałoby rady jednak. Dawaj, łódka, nie bój się.
gdzieś inne godziny. No. Ta siódka jest genialna. Mogę sobie drzwi zamknąć. Tego nawoza też dużo nie idzie. Znaczy dużo, no nie wiem, jego 120 kilo capuje, więc to jest 20 chyba 4 metry. Albo chętnie GPS-a włączy, żeby sprawdzić ile jest, ale no nie będę takich rzeczy robił. Nielegalnych. Trzeba wreszcie te szyby tutaj w siódce umyć. W sumie wrzesień jest, to trzeba zamknąć drzwi. Dachnik jest wypełniony. O, fajna praca. To ma trochę długo. Jak na mój stan gry i rozwinięcie tego save'a, to jest trochę duża. Trochę duża ta praca. Nie posiadam takiego ciągnika, więc... Znaczy ja codziennie sobie sprawdzam te promocje, no bo wiadomo, promocje to jest dobra rzecz. Bo może coś fajnego z modów wpadnie. Tak jak na przykład... W sumie ta czwórka wpadła tak o! Była na promocji, to żal było jej nie kupić. No i kurde, jak ja miał cały czas jechać tą siódką i 60-30, a już jest 20 odcinek. Znaczy, no mógłbym w sumie, tak, ale... Ale chciałem też coś większego, żeby już... No jeszcze trochę to pewnie będzie na wiosnę jakaś zmiana siewnika, bo będzie dużo dosiania. Więc ta Italia moja pewnie już będzie sprzedana. Kupię sobie lekko większy siewnik, żeby też trochę szybciej doszło. Tym siewnikiem nie sieje się źle, ale... Ale do czwórki trochę przymały. Dobra, oblecę sobie tak. Według tekstury pojadę. I tylko chyba raz na środku przejadę. Ty może to nawet daje. Nie, bo tu nie ma tych metrów, dobra. To jednak chyba nie jest 24 metry. Jest chyba troszeczkę więcej teraz się wasz rzuca. A nie, co? 24 metry. No to nie, jednak dobrze mówię, że 24. Dobrze na początku myślałem. Nie, no czemu ta śródka jest taka słaba, no? Przecież ona z tym rozsiewaczem powinna iść jak burza. Może jakiś mod trzeba dorzucić do niej. Jakiś na siłę czy coś. Żeby ona lepiej szła. Bo bez przesady, no. Przecież taki rozsiewacz to nie daje jej obciążenia. Może przez to, że... Za dużą przekładkę biegów mam, czy co? Czy coś? No ale widzicie, 800 kilo w rozsiewaczu i zrobiłem na tym dwa pola. Ty, no a jak tu jest dawka? ...300 kilo na hektar. No to... A ja miałem pełno 800. No to hektar 20 było, co prawda. No tak tam było 300 kilo na hektar. I tak powinien zrazić 300, czyli powinien się jeszcze 500 na rozsiewaczu. No i te... Dobra, bo odcinek już się skończyć po nawozach. Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie trzymajcie się cieplutko, cześć, pa, pa.